bardziej wagon 16. O tym o ten gościu siedzieć. Przy pantografie. Ten kolega miał być. Ale udany wypad na skansen. Mam parę lokomotyw. Także łosknie Cezary. Także mogę Cezarowi podziękować za fajne lokomotywy. Oczywiście są dwie do naprawy, ale to wyślę Danielowi. Daniel. Piętrusy masz i Ludmiłę, nie? O. Buzek, ale śmieszny buzek był kiedyś. Piękny wagon, pocztowy, sraczyk musi być, a tu modele, nieźle, modele, wagony, zdjęcia, wagon pocztowy, a tu wagony są, idziemy zobaczyć, o, parowozów tu dużo jest, o, tu jest ten. Ratownictwo techniczne. No fajnie. Tutaj ratownictwo techniczne jest. Zdjęcia fajne. O, ekstra. Ten zestaw fajny tam co stoi. No, tu też. Duże modele. Tu, WZT. Te niebieskie czołgi co mam. Ten. Masz trochę na kręce. No, bo potem na kanał poleci. No. Parowozik. Będzie co na kanał wrzucać. Zakupy na giełdzie udane. Są też gratki. Elegancko. Żuraw wodny. No. U nas taki na Opolu stoi. Pójdziemy tą stroną, to będziemy wracali, wiesz? No to można chyba wejść? Tak, tak. Chodzimy zobaczyć, nie? Kurde, tutaj się musiał maszynista napracować, węgiel nawrzucać. No. Tender zamknięty. Kurde, o, tutaj można zobaczyć, tu są zamknięte, ale te są jeszcze nie ten, starocie takie, które będą jeszcze pewnie może kiedyś może będą wyremontowane. Zakupy udane. No, także Daniel, ja ci będę wysyłał lokomotywy do przeglądu i Gagarina do malowania, bo to z takim malowaniem no to sobie chyba nie poradzę. Ale fajnie, bo tanio zrobiony. Tu jest Gagarin, zobacz. Aha, zaraz będziemy kręcić. Malowanie wojskowe, takie jak w wojsku, nie? O-o. Takie ciemne. Fajnie, że niektóre odmalowują, nie? Restaurowane są takie fajne, czyste. Tak, ale on normalnie jest taki nakręcony. Tak, ale... Ja z pierwszej godziny już to super rzeczy. Ten też fajnie. A koła mają potężne, kurde. No. TR6. Towarowy. Mam ten model tego. Zawsze za młodego to patrzyłem, jaka masa własna. Lokomotywy. Fajnie, że odmalowane są. Tam już z tyłu są dwa elektryczne. Fajnie odmalowane. Tu też można wejść zobaczyć do środka. No to nie. Tam znajdę następny.
tęczak. To zamknięty jest? Jest taki mały parowozik. Dwuosiowy. EU20. Uważaj, Janek. EP02. To były stare pierwsze elektrowozy, kurde. Lecimy dalej. Będziemy do środka zobaczyć. Tutaj się kina odbywają na tym wagonie, wiesz? Plener jest kinowy. Wchodzimy do środka. No tutaj puszczają filmy na tym, wiesz? Tutaj jest kino, ale tu hajsem zapierdzielę. O, tu jest kino i tu puszczają filmy o tym pociągu, wiesz? Super. O tym zestawie. Mamy zdjęcia. To tak samo jak pójdziesz do ogromu i wejdziesz do jednego samolotu w Skarżysku. Tak masz taki gorąco na tym, nie? No, jak się blacha nagrzała, to potem gorąco jest. Ja robię w takich warunkach na telefonu. Wyobrażasz sobie? No. Nieźle, nie? Nieźle, nieźle. Taką wystawę zrobili. Siedzeń nie ma. Wystawa. Przechodzimy do innego człona. To jest wystawa katastrof kolejowych. Wystawa katastrofy kolejowe. W EZT. Ale nagrzany ten wagon. No. SM41, SM15. Nie ma to jak Gagarin, kurde. No nie. No nie było, bo na tym. A nie wiem, jak to. No, wiesz, Gagarinki są w cenie. No ale widzisz, tamte masz na Allegro, na Auxy masz po 250, te gazetkowce, on chciał 350, kurde. Tego muszę zdjęcie zrobić. Tak, fotka zrobiona, Gagarina. Fajne malowanie ma, nie? No właśnie. Ty masz 001, widzisz? Pierwszy Gagarin. ST44001. Pierwszy Gagar, ale fajne malowanie ma, podoba mi się. A te EP? Takie jak wojskowe. 06 i tamta dwójka to była licencja angielskie pierwsze. ET21. Fajny Gagarek. Ale do Gagarinka nie ma wejścia. Do tego może jest wejście, ale nie wiadomo, czy dzisiaj będzie otwarte. Tylko nie wiadomo, czy dzisiaj otwarte, bo one, wiesz, one mają w tygodniu jakieś dni otwarte, wiesz. Pulpit, kierownica, siodełko. Dobra, idziemy na drugą stronę. Podjeżdża osobowy. Łódzki. Ten jest fajny, taki opływowy, pospieszny. PM3.
Ale koła, koła to potężne. Koła to ma potężne. No, to nie jest naszej konstrukcji, czasem? PKP. Weź taki zaczym taki kolos. Jak rozpędzony to tyle, nie? No. OS24. Tamten to ma największe koła. Ja to byłem na noc muzeum, ale to był taki tłok, tyle ludzi wieczorem, że nic nie nagrywałem. Nie wiem, bardzo takie jedno koło, pewnie tak to. No. Na pewno. Pamiętam, jakie mają malowania zielone, nie? Też ma potężne koła. To jest ten właśnie co tam, tylko że tamten ma... Obudowany, a ten nie. Ten jest nieobudowany, tamten jest opływowy. Tak, a ten... przybudowali to tam. Jest tych parowozów. Tu była fotka. Troszkę foteczek trzeba porobić. Gdzie zrobić ten... Postawię te zdjęcia. Filmik na YouTube. Filmik na YouTube się zrobi, jak będę miał trochę czasu, bo ja nie wiem, mam nocki, to może coś przy makiecie porobię. Ale to... Gdzieś będzie ciepło. Niepotrzebnie tę kurtkę brałem, ale... Tak to bym... Miał miejsce na ten. No. A to było pewne, że będzie ciepło. Zajebiste parowoziki. No. Ale jako modele to są najdroższe, kurde. Parowozy są bardzo drogie modele. Tak, kurde. No, wtedy z powrotem. Ale jeszcze coś upatrzę. Jeszcze też te kasy mam tu. Już jakieś autka albo... Nie, ja tam autek nie kupuję. Jak już ja coś z taboru jedynie. Autek to mam dość. O, tu są te szynobusy. A, to tam otwarty będzie chyba. To nie ten szynobus. Skoro nie stoisz, kurde, i się leje z ciebie, nie? No. Ale mu nie wiadomo, może być zamknięte, bo to jest poszczególne dni. O, to no też. Ale no fajny szyn. 52 tony. No, zamknięty jest. O. 28 maja, bo tu masz poszczególne dni, kiedy są poszczególne wagony pootwierane. Warszawa główna, a z drugiej strony SKM jedzie. O, ten był niedawno właśnie przywieziony. Ten to jest cały pordzewiały. Płytami obity, okna płytami obite. Jakie to się kupi, bo... No. Jeszcze raz się wrócić do tego stoiska. No to tędy wyjdziemy, tak. Są małe parowoziki fajne. Stare wagony. Fajnie, że odmalowane są. Dobrze by było, by te wszystkie odmalowali. Pięknie by to wyglądało. Tu są starocie. Oskar. O, tu trzeba wejść. Tu jest. Pójmy się jak w filmie w tym. No, tu jest. No, takim wagony. Kargul, czyli Pawlak. Pawlak w takim wagonie. Tylko ten. Co ja tu spętałem, drugą wojnę się to. No, ale też Pawlak w takim wagonie jakieś wow, tu marzą. Przewożyli. Ludzie takich wozili. Gęści, kurde. O, syrenki na platformach. Syrenki. Kaszlaki, maluchy. No. Konik. Kaszlaki.
Cicho, nie kwa. Nawet próbowałem jeździć. Staruszki. To jest Star 25. Fajne. Także zawsze, druga niedziela każdego miesiąca z giełda, nie? No ale to nie zawsze mam czas, żeby tyle kasy, żeby przyjechać. Nie wiem, co postanowiłem, bo są. Raz do roku można przyjechać przecież. No. A tu jest półgodśnieżny. Wow. Czytałem i tarcie, że tylko takie dwa wyprodukowali. Co to? Tylko dwa, z tym wirnikiem z tyłu. Wow. I on się obraca na tym. Podnosi się i się obraca ponoć. Się obracał o 180 stopni. No ale to poszczególne dni też masz, wiesz? No tak samo jak tam chyba. Tak. Ale wiesz. Widzisz, ty masz te? On się podnosi i o 180 się może obrócić. Na wysokości mnie to były zaski tych pola, co było. Dobra, skansen zrobiony. Dobra, jeszcze robimy jedno podejście. I się zobaczy. I wychodzimy. Przezwiedzimy środek. Giełda jest dzisiaj całą parą. Dużo rzeczy. Zakupy widać udawane są, udane. Dobra, kończymy.